Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak przenieść kolorystykę zdjęcia, które widzicie gdzieś w internecie? Może to będzie klatka z filmu, może będzie to fotografia innych twórców. Jak przenieść tę kolorystykę na własne zdjęcia? Za pomocą prostej, szybkiej metody, żeby nie dubać poszczególnymi suwakami. Dzisiaj pokażę Wam, jak można tego dokonać właśnie w Photoshopie. Więc jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zanim jednak przejdziemy do Photoshopa, mam bardzo ważne ogłoszenie, ponieważ do 19 października jest dostępny mój kurs obróbki zdjęć Photoshop Fotografa, w którym uczę Was krok po kroku, od podstaw do zaawansowanych technik, obróbki zdjęć właśnie w tym programie. Poznacie różne funkcje, narzędzia, techniki, sposoby na obróbkę i co najważniejsze, to wszystko przełożycie na swoje zdjęcia. Bo Photoshop to potężne narzędzie, nie tylko dla fotografów, ale również dla projektantów, grafików, rysowników, szkicowników i dla wielu innych artystów. Tym wszystkim można się przez to trochę pogubić. Dlatego przygotowałem kurs, w którym uczę i pokazuję, jak wykorzystać potencjał Photoshopa właśnie w fotografii. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapisy są do 19 października. Później zamykam zapisy i skupiam się na pracy na zamkniętej grupie właśnie z uczestnikami. Po zapisie na kurs jest już dostępnych 90 ponad lekcji, w których tłumaczę wszystko krok po kroku. Pokazuję różne techniki, różne narzędzia. Wszystkie szczegóły znajdują się w opisie do tego filmu. Serdecznie zapraszam. Przenieśliśmy się do Photoshopa, no i tak, jak przenieść na przykład na to zdjęcie kolorystykę z innych fotografii. Ja sobie wziąłem tutaj klatkę z filmu Transformers, gdzie mamy przykład taki wzorowy korekcji Teal and Orange, czyli mamy tutaj takie pomarańczowe tony właśnie, te jasne, przede wszystkim właśnie skóra, no i te ciemniejsze są takie bardziej wpadające, taki turkusowy, niebiesko-zielony. Więc jak to przenieść wszystko na fotografię, nad którą będziemy pracować? Wchodzimy sobie po prostu tutaj w pipetę i pobieramy sobie z tych jasnych partii ten kolor pomarańczowy. Mniej więcej właśnie szukamy takiego dosyć jasnego odcienia, tak jak teraz. I w tej sekcji tutaj z kolorami on się pobrał. I klikamy sobie tutaj te strzałeczki, odwracamy kolory. W tle jest właśnie ten pomarańczowy i teraz pobieramy ponownie za pomocą pipety, tym razem z ciemniejszych partii, jakiś kolor taki bardziej niebiesko-zielony, taki turkusowy. Szukamy jakiejś odpowiedniej barwy. Myślę, że o coś takiego będzie ok. No i mamy dwa pobrane kolory, ten pomarańczowy i ten właśnie taki niebiesko-zielony. Następnie przechodzimy sobie do naszego zdjęcia i wystarczy, że wejdziemy w mapę gradientu tutaj i te kolory nam się ładują tutaj na zdjęcie. I jak widzimy, pomarańczowe tony weszły tutaj na te jasne partie, a takie niebiesko-zielone weszły w cienie. Czyli tutaj ogólnie stworzył nam się taki gradient, jak sobie klikniemy w niego, że po lewej stronie ogólnie tego gradientu są ciemniejsze tony, czyli ten kolor tutaj po lewej stronie dodajemy do ciemnych tonów, ten po prawej dodajemy do tych jaśniejszych tonów. Jeżeli nam się nie wczytają automatycznie te kolory, no to można sobie po prostu je tutaj przenieść, skopiować kolor tutaj, tą nazwę koloru i wpisać je manualnie. Zaraz pokażę też, jak to jeszcze zrobić. Ale one się tutaj automatycznie fajnie zastosowały w tej mapie gradientu, czyli najpierw pobraliśmy sobie te próbki dwóch kolorów i następnie przeszliśmy do tego zdjęcia, ale oczywiście to nie wygląda zbyt dobrze. Zatem zmieniamy mieszanie tej warstwy na łagodne światło. No i teraz zadziała się cała magia. I kolory właśnie się zmieniły na takie w stylu teal and orange. Jeżeli chcemy ten efekt łagodniejszy, no to możemy zmniejszyć sobie krycie, intensywność tego efektu. Możemy sobie zmienić również na nakładkę, wtedy ten efekt jest jeszcze mocniej nałożony. Ale też oczywiście nie mamy identycznego zdjęcia, żeby to było wszystko odwzorowane 1:1. Dlatego no, to nie jest taka metoda, która po prostu przerobi Wam całe zdjęcie w ten sposób. Tylko o to chodzi, żeby za pomocą tej metody nadać takiej kolorystyki, właśnie żeby tony te ciemniejsze i jaśniejsze miały takie odcienie, takie barwy, jak tutaj wskażemy. I ten efekt można sobie jeszcze wyrównać za pomocą kolejnej sekcji. Tworzymy sobie tutaj kolor selektywny. I w kolorze selektywnym przechodzimy sobie do tych tonów żółtych, bo tutaj ta twarz jest dosyć żółta, nie pomarańczowa. To jest po prostu odcień zdjęcia, także to wszystko będzie zależało też od fotografii, nad którą pracujemy. Wchodzimy sobie w zakładkę tutaj w kolorze selektywnym żółte i następnie tymi suwakami tutaj możemy się bawić w ten sposób, żeby ustawić bardziej pomarańczowe tony skóry. Tak jak teraz jest ok. I następnie chciałbym zmienić ten kolor jeszcze tutaj niebieski w tle, bo on jeszcze tak mocno się nie pokolorował za pomocą tej pierwszej metody, więc wchodzimy sobie tutaj w tony niebieskie. I zmieniamy na bardziej taki odcień, trochę turkusowy. Szukamy właśnie odpowiednich wartości. Ok, myślę, że tak jak teraz jest całkiem ok. Zobaczmy, przed
i po tej korekcji. Oczywiście intensywność tych efektów na za pomocą krycia można sobie regulować. I w ten sposób można przenieść kolorystykę z jednego zdjęcia na drugie. Oczywiście to można sobie wszystko dopracowywać za pomocą tych wszystkich suwaków, żeby te kolory, te barwy były jak najbardziej zbliżone. Przejdźmy sobie do takiego bardziej szlagierowego przykładu. Mamy tutaj klatkę z Matrixa. No taki color grading typowy właśnie zielony. On zasłynął właśnie z Matrixa. Więc jak go przenieść na nasze zdjęcie? Ponownie włączamy sobie pipetę i pobieramy tak kolor z ciemniejszych partii, na przykład tutaj z tego ubrania, i następnie z X-em możemy sobie zmienić kolor ten drugi, żeby się włączył, lub po prostu kliknąć tą strzałkę i pobieramy sobie z jaśniejszych partii drugi kolor, tutaj taki właśnie zielonkawy bardziej. I mamy pobrane kolory. I przechodzimy sobie do naszego zdjęcia. I tutaj ważne, żeby ten kolor ciemniejszy, który ma iść do cieni, był na górze, a ten, który ma iść do tych jasnych partii, był na dole. Można sobie to zmieniać za pomocą tutaj tego kliknięcia. OK. Więc przechodzę sobie do warstwy dopasowania, mapa gradientu, w porządku, i zmieniam na łagodne światło. No i kolory takie matrixowe tutaj się załadowały. Jeżeli ma być efekt intensywniejszy, no to klikam nakładkę. No i co, popatrzmy sobie. Kolorystyka tego typu właśnie jest zastosowana na naszej fotografii. Oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, wszystko będzie zależało od fotografii, nad jaką będziemy pracować. Na każdym zdjęciu jest inne światło, inny kontrast, inna temperatura barwowa, ale w ten sposób można pobierać próbki kolorów z jednego zdjęcia i nakładać je na drugie i później resztę dopasować sobie po prostu intensywnością tego efektu, i resztę można też dopasowywać sekcją kolor selektywny, gdzie możemy manipulować odcieniami, barwami tych poszczególnych kolorów na zdjęciu. Dlatego ta metoda jest bardzo fajna do pobierania właśnie próbek kolorów z innych zdjęć i nakładania je na nasze fotografie. I teraz tą metodę pokażę, jak wykorzystać na inny sposób. Mamy tutaj takie jesienne zdjęcie i fajnie by było podkreślić tutaj tą ciepłą kolorystykę na tej fotografii. Więc skorzystam sobie z takiej strony jak Adobe Color Wheel. To jest taka strona, w której sobie możemy wybrać kolory, które będą do siebie pasowały, które będą ze sobą grały. Na przykład wybieram sobie kolor dopełniający. I tutaj sobie mogę szukać tych poszczególnych barw i stosować sobie wybrany grading na naszych zdjęciach. Na przykład, jeżeli chciałbym zastosować taką korekcję właśnie teal and orange jak wcześniej, no to widać, tu się wszystko ładnie ładuje i można sobie pobrać kolory, które wzajemnie będą do siebie pasowały. Czyli pobieramy sobie te tutaj znaczniki i stosujemy na naszych zdjęciach. Ale ja bym chciał tym razem nie zastosować właśnie takie przeciwieństwo kolorów, tylko wybrać odcień, na który nadamy całemu zdjęciu. W tym przypadku właśnie chciałem nadać taki jesienny ton naszej fotografii, więc szukam takich odcieni właśnie jesieni. Myślę, że coś takiego będzie całkiem spoko. Więc kopiuję sobie ten kolor tutaj skrajny. Po prostu klikam Ctrl-C, przechodzę do Photoshopa i następnie tutaj klikam w ten prostokąt, wpisuję sobie ten kolor, klikam OK. Zmieniam sobie strzałką na ten drugi kolor i przechodzę z powrotem na stronę Adobe Color Wheel. I tym razem pobieram ten kolor całkiem jaśniejszy. Klikam Ctrl-C i przechodzę do Photoshopa. No i tutaj wpisuję ten kolor. Potwierdzam i ważne, żeby ten ciemniejszy kolor, który ma iść do cieni, był na górze. Przechodzimy do mapa gradientu. Nie daliśmy takiej kolorystyki właśnie zdjęciu, tylko musimy zmienić mieszanie na łagodne światło. I fotografia jest oczywiście taka ocieplona w tych ciepłych kolorach jesieni. Tylko w tym przypadku właśnie trzeba sobie zredukować krycie tej warstwy. I właśnie fajnie ociepliliśmy w ten sposób zdjęcie kolorami, które do siebie pasują. I tutaj, jak mogliście też zauważyć, mamy wiele tych kolorów, które ze sobą grają. Możemy wszystkie te po kolei kolory wprowadzić sobie na tą mapę gradientu. Przechodzimy do Photoshopa. Jak sobie klikniemy tutaj na ten gradient, to możemy za każdym razem tworzyć znaczniki i stworzyć ich właśnie kilka i na każdy kliknąć i sobie wprowadzić tutaj barwę. Czyli możemy sobie na każdy ten znacznik klikać i żeby ten color grading był jeszcze dokładniejszy, powpisywać sobie te wszystkie symbole po kolei w tych wszystkich okienkach tutaj i kliknąć OK, i wtedy ten color grading będzie jeszcze taki bardziej dokładniejszy, bardziej precyzyjny. Myślę, że możecie sobie już z tym eksperymentować sami, wiecie dokładnie, o co chodzi. Jeżeli są jakieś pytania do tej metody, no to oczywiście dawajcie znać, a przejdźmy jeszcze do innego zdjęcia, na przykład takiego. I tutaj można zastosować właśnie ten kolor dopełniający, który wcześniej pokazywałem. Czyli wejdźmy sobie tutaj w kolory dopełniające i powiedzmy, że chcemy takie odcienie bardziej leśne, coś takiego, co będzie nam pasowało do leśnych klimatów, czyli może takie połączenie takiego seledynowego koloru z takim cieplejszym. I teraz tak, chciałbym do jasnych partii wprowadzić ten kolor właśnie taki cieplejszy, a do ciemnych ten taki seledynowy. Więc tym razem pobiorę sobie ten jaśniejszy kolor, nie ten ciemniejszy. Kopiuję sobie i przechodzę do Photoshopa. I tutaj oczywiście w okienku wpisuję sobie ten kolor, klikam OK, zmieniam. I przechodzę z powrotem do Adobe Color Wheel i pobieram sobie ten kolor.
OK, przechodzę do Photoshopa i tutaj wstawiam ten drugi kolor, klikam OK. Następnie wchodzę w warstwę dopasowania, mapa gradientu i zmieniam na łagodne światło. No i efekt taki właśnie leśny, taki bardziej zielonkawy jest gotowy. I w każdej chwili też warto podkreślić, że możemy sobie wejść w ten gradient, kliknąć wybrany kolor, ten dodajemy do cieni i sobie eksperymentować, jeździć tutaj i obserwować, co się dzieje ze zdjęciem. Tylko wcześniej oczywiście trzeba sobie zmienić krycie na łagodne światło, wtedy mamy taki podgląd na żywo tej korekty. Czyli jak sobie skopiowaliśmy nawet kolory z Adobe Color Wheel, no to później je możemy tutaj modyfikować za pomocą kliknięcia ten prostokącik, jeden bądź drugi, no i nakładania wybranego koloru, jaki tylko chcemy do naszego zdjęcia. Także taka metoda właśnie na color grading w Photoshopie jest bardzo dobra. Bardzo dobrze się sprawdza i możemy w ten sposób osiągać super efekty. Tutaj na przykład brakuje jeszcze trochę kontrastu, więc później po takiej wstępnej kolorystyce możemy sobie wejść na przykład w krzywę i ją wygiąć w formie S, czyli przyciemniam ciemniejsze partie, rozjaśniam jaśniejsze partie, tak jak teraz. I taka kolorystyka jest gotowa. Myślę, że ten efekt jest nawet trochę zbyt intensywny, więc sobie obniżam krycie warstwy mapa gradientu. No i co? Color grading gotowy przed i po. I tak samo tutaj. Dodaliśmy tym razem tony do zdjęcia, ociepliliśmy fotografię za pomocą takich kolorów, które do siebie pasują. Natomiast w tym zdjęciu nadaliśmy takich kolorów mocno matrixowych. Oczywiście możemy sobie to regulować za pomocą warstwy nakładka bądź łagodne światło, no i intensywności tutaj krycia tej warstwy. I tak samo tutaj. Teal and orange kolorystyka jest nadana, tak samo możemy sobie regulować krycie. I w ten sposób właśnie można fajnie bawić się i eksperymentować z kolorami w Photoshopie i przenosić je z innych zdjęć, bądź korzystać, co również polecam, ze strony właśnie Adobe Color Wheel. A teraz lecimy na podsumowanie. W taki właśnie sposób można dowolnie eksperymentować z kolorami w Photoshopie. Bardzo fajna metoda, bo dzięki niej możecie na przykład podpatrzeć sobie jakieś kolory na jakimś zdjęciu bądź klatce z filmu i to wszystko wprowadzić na Wasze fotografie. Więc jeżeli gdzieś widzieliście jakieś zdjęcia czy klatki z filmu, które były dla Was inspiracją i które próbowaliście później odwzorować w obróbce, no to dzięki temu właśnie możecie sobie łatwo przenieść takie kolory na Wasze zdjęcia i wykorzystać w ten sposób właśnie potencjał tej sekcji mapa gradientu oraz kolor selektywny w Photoshopie. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście dawajcie znać. To tak właściwie mały ułamek tego, co uczę w kursie Photoshop Fotografa. Pamiętajcie, że on jest dostępny do 19 października, później zamykam zapisy i skupiam się na pomocy kursantom na zamkniętej grupie uczestników. Wszystkie szczegóły znajdują się w opisie do tego filmu. Serdecznie zapraszam. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.